Yo, siemanko, z tej strony matruner.pl. Słuchajcie, jeśli chcesz dołączyć tak jak te osoby właśnie tutaj na początek filmu, musisz koniecznie zasubskrybować kanał, zostawić dzwoneczek, kliknąć łapkę w górę, no i napisać jakiś miły komentarz. No i wtedy będziesz miał szansę, by twój komentarz pojawił się na początku odcinka. Miłego oglądania. Nie wiem, czy wiecie, ale jestem w cukierkowym świecie. Musicie to zobaczyć. Patrzcie, wszystko jest cukierków. Nie wiem, czy byście chcieli oczywiście być w takim świecie. Napiszcie oczywiście w komentarzach, czy fajnie by było, kurczę, po prostu widzieć, że naokoło ciebie jest po prostu wszystko zbudowane z jakichś różnych ciastek, cukierków, lizaków. No niezłe, niezłe rzeczy. Ale słuchajcie, ja muszę zobaczyć, ponieważ tutaj jakiś dziwny TNT jest. Tam ktoś lata, ale co się tutaj dziwnego dzieje? To jest naprawdę coś naprawdę niezwykłego. Zobaczcie, co... Ej, kim ty jesteś? Halo? Co ja? Co, kim ty ja? Jesteś? Co ty ja tu wyprawiasz? Entity? Zniszczę to całe miasto. Entity 303 to jest... To o tobie są te legendy? Tak, to o mnie. Że ponoć pojawiasz się dla ludzi po prostu w Minecrafcie i rozwalasz cały świat? Nie, tak. Stój, ja cię muszę powstrzymać. Nie. Mnie. Nie, chodź tutaj. Nie, idę sobie stąd. Nie. Dlaczego ty atakujesz? Ej, słuchajcie, on coś mi wrzucił. Zobaczcie, że tu jakaś dziwna mapa. Ej, zobaczcie, jak ten świat w ogóle poleciał w tamtą stronę, słuchajcie. Może pójdziemy, może pokażę to jakąś kryjówkę jego, czy co? Ej, no niezłe tutaj rzeczy się dzieją. Kurczaki, no bo zobaczmy, zobaczcie, że w ogóle tyle TNT on tutaj powstawiał. Musimy to po prostu zniszczyć, kurczę, nie może być tutaj tyle TNT. Po prostu ktoś tu wpadnie i po prostu rozwali to wszystko, słuchajcie, całe miasto. Ciekawe, co się dzieje, dlaczego on akurat teraz chce po prostu... wszystko tutaj zniszczyć, ale zobaczcie, że tam jest jakiś cukierkowy, to jest ciastek, słuchajcie. Wiecie, z jakiej bajki jest ten ciastek? Napiszcie oczywiście w komentarzach. Oczywiście, kto będzie pamiętał, z jakiej bajki jest właśnie taka postać, to przypnę mu serducho, także piszcie komentarze. Dobrze, więc teraz wystarczy, słuchajcie, znaleźć tego ziomeczka, w ogóle tego entity'ego, nie wiem, gdzie on jest dokładnie, ale z tego, co ja widzę, to kieruje tam w stronę ciastka, więc lecimy do niego, zobaczymy, czy akurat on gdzieś tutaj może być. Okej, zobaczcie, jak fajnie wygląda ten stworek tutaj, ale wbijamy na górę, czyżby to była jego kryjówka? Chyba tak, więc od razu idziemy chyba... Wow, patrzcie, jaki on ma tutaj kocioł! O lol, słuchajcie, to chyba... To na pewno jego kryjówka, ale ciekawe, gdzie on może być. Musimy go znaleźć. Chciałbym po prostu go tutaj gdzieś chapnąć. Ej, Entity! O, jest! No. Cześć, Entity, co ty w ogóle wyprawiasz? No, ktoś mi zabrał mojego kota. Kota? Ktoś ci zabrał? No tak, mojego kota zabrał ktoś. Jak to możliwe, że kota straciłeś? No normalnie, był i zniknął, no. A jak ten kot się nazywał? Powiedz mi, może ktoś pamięta, może ktoś słyszał gdzieś o tym kocie. Nie podchodź do mnie. Okruszek. Co? Puszek okruszek. Puszek okruszek? Tak twój kot się nazywał? Więc co, Entity, chciałbyś odzyskać tego kota, czy co? No tak, chciałbym, no szukam go po całym mieście, już się wkurzyłem, chciałem zniszczyć to miasto, ale ty mi przeszkodziłeś. Chciałeś zniszczyć miasto, bo ktoś ci kota zabrał? Ej, to bez sensu. No tak. Jak to bez sensu? Entity, wyobraź sobie, po co w ogóle chciałbyś zniszczyć miasto? Możemy po prostu się pobawić, nie wiem, na przykład możemy zagrać fajną grę, nie wiem, no może... No dobra, jeśli może pobawisz... się trochę uspokoję. Dobra, to na zachętę ci powiem tyle, że jeśli pobawisz się ze mną w taką nową super grę, to wyobraź sobie, że może pomogę ci tego kota poszukać, to może znajdziemy go. Naprawdę to O zrobisz? Jezu, nie bij mnie, nie bij mnie, Boże, jaki ty silny jesteś. Słuchaj. Masz tutaj te TNT, które tam stawiałeś i mam nadzieję, że już więcej tego TNT tutaj nie postawisz. Bo mnie to trochę zdenerwowało, że bezbronnych ludzi w Candy Kingdom chcesz rozwalić. No bo to oni zabrali go pewnie. Oni go zabrali? No nie, na pewno nie. Dobra, słuchaj, zaczniemy zabawę. Bo zasada to jest... Zasada jest ogólnie jedna i jest bardzo prosta. No polega to na tym, że musisz przez 24 godziny mówić tak na wszystko, o co cię poproszę albo ci powiem. Jest to mega super gra, więc myślę, że będzie ci się podobać. Co ty na to? A mogę coś wysadzić? No jeśli będę chciał, to tak. No to dobra, jest dobra, za. Czy chciałbyś zmienić pogodę? No tak. Wow, zobaczcie, jak zadziałało! Słuchajcie, od razu. To ty potrafisz takie rzeczy robić, Entity? Ja potrafię wiele rzeczy, o których nawet ty nie śnisz.
O Jezu, dobra, ale ty gadasz tak strasznie, ja się boję ciebie, a więc proszę cię, bądź bardziej łaskaw dla mnie, więc... Katar mam, no, moja A katar wina. Masz, co, chory byłeś? No tak, no. Przyziębiłeś się, bo latasz po tym świecie. Dobra, więc Entity, dobra, kolejne zadanie. Wiesz co, zrobimy tobie kolejne zadanie. Myślę, że fajnie, jakbyś sobie coś zjadł. No dobra, bo głodny jestem. Dobra, ale a powiedz mi, czy umiesz... Na diecie jestem. Czy na diecie jesteś, dobra. A czy umiesz latać? Jak? Ja bym nie potrafił. Wow! Dzieciak by potrafił. Dobra, a żeby zobaczyć, słuchajcie, czy on wysoko umie latać, to chciałbym, żeby, słuchajcie, zjadł taką wisienkę, co tam jest o na górze. O, taką, o. Ciekawe, czy on to będzie umiał. Dobra, Entity, słuchaj, czy... zjadłbyś tam tą wisienkę na tym tortowym, nie wiem, to jakiejś wieży tej tortowej, czy dałoby radę, żeby się zjadł całą? Ona jest mega duża. A co ja ci przed chwilą powiedziałem? Już na diecie jestem tam. No dobra, ale pamiętaj, że musisz wykonywać moje zadania, o które cię poproszę. Po prostu jest taka zabawa, przez 24 godziny mówisz tak na wszystko, więc bez gadania szybko leć. Jezu, ile w tym kalorii jest, ja dobra, nie zobaczcie, mogę. Patrzcie, jakie to jest wielka, zobaczcie, on podlatuje, już jest taki mały, więc wydaje mi się, że na pewno to rozwali. Zobaczcie, wow, patrzcie, rozwalę, je wszystko, więc mam nadzieję, że zadanie zostanie przez niego wykonane. Wow. Najsik, ej, Entity już wystarczy! Chodź już tu, wracaj! Wracaj tutaj, chodź! To bez sensu, że już wszystko ja, dobra. Widzę, że potrafisz wysoko latać, więc najsik, bardzo, bardzo ładnie. Słuchaj, może wybierzemy się do tego miasteczka, zobaczymy co tam jest takiego niezwykłego w tym mieście jeszcze, bo wydaje mi się, że robi wrażenie właśnie ta mapka. Słuchajcie, czy wam się właśnie ten świat podoba? Koniecznie napiszcie w komentarzach, czy chcielibyście wylądować właśnie w takim świecie, się zespawnować właśnie w Minecrafcie, a my idziemy sobie po prostu do miasteczka, tam na pewno znajdziemy różne jakieś nowe przygody, od razu możemy sobie hopsać. Dobra, zobaczcie, jaki tutaj balon w ogóle cukierkowy. Ej, Entity, stój! Pomocy. Ktoś prosi o pomoc, czekaj, ja zapytam, o co chodzi. Dzień dobry, Williamie, co się stało, dlaczego jesteś wkurzony? Cześć, mam problem, ktoś niedawno ukradł mój teleskop i nie mogę patrzeć na gwiazdy. Musisz znaleźć mój teleskop, z tego, co pamiętam. Ten facet prawdopodobnie lubił truskawki, powodzenia. Dobra, Entity, słyszałeś, co się stało? No tak, że jakieś truskawki tutaj się rozwaliły na drodze. No, ej, ktoś truskawki pogubił i ponoć i zabrał ta osoba, która miała te truskawki, bo on ją widział, zabrała mu teleskop. Słuchajcie, nie może patrzeć na swoje gwiazdy, więc może pomożemy mu. No dobra. Entity, teraz tak, zadanie twoje jest kolejne. Czy chciałbyś po prostu znaleźć ten teleskop? No chciałbym. O, no to super, to dobra, to idziemy za tymi truskawkami rozwalonymi. Ej, słuchajcie, bez bo tutaj prawa, widać... Co? To chyba nie są truskawki. A co to jest? Domyślisz się. No na pewno nie krew, nie wydaje... Nie, na pewno nie. Co ty, nie ma takiej opcji. Wydaje mi się, że to są na bank truskawki i chyba... prowadzą w tym, tą stronę, więc możemy się po prostu udawać, tak o, dobra, idziemy, to idziemy, idziemy. Zgniłe były, że tak śmierdzą. Wow, słuchaj, patrz, ej! Mamy, znaleźliśmy teleskop, możemy wezmę, mu oddać, wezmę, na pewno nas jakoś wynagrodzi, słuchaj, może nam powie, gdzie jest ten twój kot i uda się po prostu... Łapmy go. Co? Ej, a jeśli to on go zabrał? Może to on go zabrał, no nie wiem. Nie, idę go dorwać, idę po niego. Dobra, to co? Idziemy. Nie, spokojnie, zostaw go. To na pewno nie on, to na pewno ten ziomek, który rozwalił tutaj truskawki. Słuchaj, chodź, patrz, mamy teleskop, więc oddamy mu, będziemy dobrymi ludźmi. Pamiętajcie, trzeba być dobrym, pomagać innym, także okej, dajemy tu. Dobra, masz tutaj teleskop, William, możesz sobie znowu oglądać gwiazdy. Wydaje mi się, że będziesz zadowolony. Dobra, nie musisz nam nic dawać, dobra, wystarczy, żebyśmy po prostu sobie poszli i jesteśmy zadowoleni, że tobie pomogliśmy. Także, Entity, możemy już iść, dawaj, okay, chodź, idziemy. Okej, to ty idź. Nie patrz się. I odwróć się, no. Wow, a czemu ty, co ty... Nie, zostaw go! Dobra, nie zrobię, zaufam ci, zaufam ci. Okej, dobra, zobaczymy, no, dobra, co ten Entity idziemy. Tam wyrabia. Okej. Chodź. No chodź. Gdzie ty jesteś? Za tobą. A co ty mu zrobiłeś? Nic nie zrobiłem.
Ostro, ej, ciekawe co on mu zrobił. Ło! Co ty masz? Cukierki mam. Cukierki masz? Podziel się, entity, ej, oddawaj je! Patrzcie, uciekł z moimi cukierkami, słuchajcie, muszę go dogonić. Oddawaj je, to są moje cukierki, kurde. Nie, zostaw mnie. O nie, chodź tu, entity. Nie. Wracaj tu, wracaj. Dobra. Tu. Dobra, ej, słuchaj, może ja po prostu mam te cukierki, okej. Okay. Może ja po prostu podejdę do pierwszego lepszego domku i po prostu zapytam się, czy nie ma jakichś, nie mają jakichś po prostu, nie wiem, jakby to powiedzieć, jakiejś pomocy, słuchajcie, może mogą, ktoś wie. Halo, dzień dobry. O, słuchajcie, co jest? Nikogo nie ma, tylko jakieś dziwne dźwięki są. Co jest grane? Entity, co jest grane? Ej! Co? Halo, co? Wow! Co to jest? O Jezu! Uciekaj. Mamo mnie goni! Mamo mnie goni! Weź, uciekamy! Stary! Nie, patrz! Musimy go rozwalić! Czekaj, ja tego małego muszę rozwalić, Momo! Zobaczcie, co tu Momo wyprawia! LOL! Ej, dobra, Entity, ja uciekam! Stój! Chodź tu! Entity, czy chciałbyś wysadzić te TNT? Bardzo bym chciał! To szybko, zrób to! Zrób to, bo ja się boję! O Jezu! Momo tutaj idzie, dobra! Musimy je zagonić, słuchaj, musimy je zagonić tutaj. Wow, ale la... Wow, udało się! Jezu, co to za wybuch był? No Entity, ja co ty zrobiłeś? Wysadziłem. Ja nie mogę, pół świata zostało rozwalone. Wiesz, że to będziesz musiał naprawić później. Zobacz, komuś dom zniszczyłeś. Trudno. Poczekaj, tutaj jest kolejny Momo. Czekaj, muszę go rozwalić. Okej, okay, Momo, niedobrze. Kurczę, że ona... Cię ocaliłem, a ty jeszcze marudzisz. Że Momo mnie nie poznaje? Słuchaj, coś dziwnego się dzieje w tym świecie. Ej, wiesz co? Musimy... Mam inne zadanie, słuchaj. Mam inne zadanie. Musimy... Czy umiesz pływać, Entity? Nie umiem. Nie umiesz? A chciałbyś się nauczyć? Nie. A odwróć się w lewo i uderz. Szybko. Wow! No. Dobrze, masz Momo. Dobra, więc udało się tutaj ogólnie ogarnąć, że tak powiem, no, te Momo, tą akcję z Momo, więc dobrze, to teraz wskakuj do wody. Czy chcesz wskoczyć do wody? Nie. Bo czujesz, że trochę śmierdzisz, więc przydałoby ci się trochę. Nie lubię wody. Przydałoby ci się trochę tutaj Wskakuj, czy chciałbyś zmienić pogodę? Jasne. O, właśnie, widzisz? Widzisz, jak działa? Tak samo masz zrobić z wodą. Czy chcesz skoczyć do wody? Ale ja pływać nie umiem. No trudno, dobra, nauczysz się, zobaczysz, że to nic ciężkiego. Wskakuj na ten blok i do wody. Ty sobie ja robisz? Wskakuj, bo cię tam bobnę. Wow, patrzcie, zaczyna pływać. Ja pływać. Entity zaczyna pływać. Ej, Entity, patrzcie, on nie żartuje! Ej, szybko ratować go trzeba, dobra. Szybko rozwalamy to, muszę zrobić łódkę, szybko, patrzcie, Entity! O Boże, co ja narobiłem, dlaczego ja mu kazałem tutaj wskakiwać? On nie znajdzie swojego kota przeze mnie. O nie, dobra. Szybko, robimy mu łódeczkę. Dobra, już jestem. Wskakuj! Entity, wskakuj! Dawaj, wskakuj! Entity, wskakuj, dobra, mam cię, spokojnie. O Jezu, ale... Dobra, czekaj. Nie, bo wpadniemy do wody! Do dziury! Nie, dobra, musimy cisnąć tam. Ty, ale akcja gruba, no nie spodziewałem się takich rzeczy. Dobra, wyskakujemy, Entity. Dobrze. Więc teraz już możemy, słuchaj, udać się. Po prostu idziemy sobie dalej, może do tych cukierków dalej, słuchaj, chodź. No dobra. Dobra. W ogóle dziwne rzeczy, bo tutaj widziałem w ogóle jakieś szczoteczki do zębów są powzrzucane. Nie wiem, co kawałem w tym dzieje, kompletnie. Ej, mój kot lubi kraść szczoteczki do zębów. Co? No. Skąd? No, ma takie hobby. Wow, szczoteczki do zębów lubi kraść, no to jest dziwny ten kot, słuchajcie. No bo lubi mieć czyste zęby, no co? Dba o higienę, nie jak ty. Kto napisze, co to za kot, to koniecznie musicie mi po prostu napisać to w komentarzach. No chciałbym, żebyście napisali, czy to jest dziwny kot, czy normalny, że kradnie szczoteczki do zębów, słuchajcie. Więc zobaczymy, no. Zobaczymy, może po prostu znajdziemy w tym odcinku tego kotka. Okej, okay, Jezu, ile szczoteczek, dobre. Ja je zbieram pomału, ale czekaj, wiesz co? Bo jest ich coraz więcej, więc one są jeszcze mokre, z tego co mi się wydaje, więc kot może gdzieś tutaj być. Wiesz co? Co? Ja muszę chwilę odpocząć, okej? Okay? Co, głowa cię boli? No tak. O Jezu, dobra, Boże. Też o wodę.
Dobra, dobra, słuchajcie, zobaczymy, gdzie doprowadzą nas te szczoteczki. Ogólnie Entity strasznie go głowa boli, ponieważ no trochę się tam podusił, słuchajcie, w tej wodzie. No, ale dobrze, ciśniemy do przodu sobie. Myślę, że na pewno gdzieś tutaj powinien ten kod, bo no jeszcze te szczoteczki są nawet ciepłe, że ktoś trzymał je w swoich łapkach, a bardzo prawdopodobne, że to może być ten właśnie kod naszego Entity'ego 303, ale okej, ja muszę po prostu to zbadać, tą sprawę trzeba zbadać ewidentnie. O? Ej. Co to za kot? Jakiś dziwny, duży ten kot. Halo? Kim ty jesteś? Co? Co? Kot? No? Kot w butach? To ja, no. A co ty tu robisz? Chodzę sobie, no. Chodzisz sobie, kot w butach tutaj chodzi po lesie sam? Nie mogę już. Patrz, co ja tu mam, co w ogóle znalazłem. Ej, to moje. No dawaj mi to. Ty. Co to jest? Dawaj mi to, no. Kocie, a powiedz mi, czy ty lubisz właśnie szczoteczki? No tak, to są moje. Czekaj. A powiedz mi, czy znasz kogoś, kto się na biało ubiera? No tak, takiego jednego głupka. Kogo? Entity 303. Entity 303? No koniec świata z nim jest, no. A powiedz mi, czy coś łączy ciebie z nim? No tak, to jest... No mój pan to jest, no. Twój pan? Jest... Ej, dobra, to ja cię zamykam, idziesz ze mną. Nie! Idę. No czemu nie chcesz iść do Entity'ego? On ciebie szuka, tęskni za tobą. Jeszcze on mnie karmi? On mnie karmi zwykłą karmą dla kotów, rozumiesz to? Naprawdę? Zwykłą karmą dla kotów? No przecież jesteś kotem, no to on przecież powinien ciebie karmić karmą dla kotów, no logiczne. Jestem wielkowym kotem, jestem kotem w butach, tak? To dlatego kradniesz ludziom szczoteczki do zębów? No ej, ziomek, no to bez sensu. Chcę mieć czyste zęby, tak? O Jezu. Dbam o swoją higienę. No dobra, ty sobie dbasz o higienę, ale ktoś za tobą ten... O Jezu, no dobra, czyli co? Nie wrócisz do Entity'ego? No nie, wiesz, że on się wkurzy... Ej! Patrzcie, uderzył mnie jeszcze! Dobra, nie, ja idę powiem dla Entity'ego, że to koniec, więc, że raczej nie ma co liczyć na własnego szkota, wiecie co? Słuchajcie, jeśli chcecie kontynuację tej historii, to koniecznie zostawcie oczywiście łapencję. Jeśli będzie 2500 łapek, nagramy kontynuację tej historii. Mam nadzieję, że film wam się spodobał. Jeśli tak, koniecznie zostawcie łapencję w górę. Pamiętajcie o subskrypcji, bo już niebawem mamy 200 tysięcy, także zobaczymy, jak rozwiąże się sytuacja Entity'ego, no i oczywiście kota w butach, który jest naprawdę dziwny, ponieważ uciekł i uderzył mnie i uciekł, więc trzymajcie się serdecznie, ja jestem matruner.pl, do usłyszenia.